Because Christmas is coming. Christmas is coming. Christmas is coming. Hej, ja jestem Dominik, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś jest ze mną Julia. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Aha. Słuchajcie, jest to drugi odcinek świąteczny na moim kanale i Julia w ogóle nie wie, co dzisiaj robimy. Nie mam pojęcia, tak, co się będzie. Totalnie, więc wy po tytule i tutaj po tym napisie widzicie, co się dzieje. Także to będziemy właśnie robić i jedziemy do sklepu. Dobra. Shopping. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na miejscu pod Teddy, więc dzisiaj tam robimy shopping. Teraz tak, dwie zasady. Dobra. Stówka maksymalnie. Jak przekroczysz, no to nic nie stanie, ale stówka. I 5 minut. Dobra. I obojętnie, co kupuję? No, co ci się podoba, to bierzesz. Jezu. Zaczynamy zabawę. Jasne. Ja wchodzę tutaj. Okej, okay, mam stówkę i mogę sobie wybrać, ile chcę rzeczy. Jakbym coś świątecznego wybrała, coś, co mogłabym wykorzystać na prezent. Tutaj są ozdoby, zwierzęta. Zwierzęta, dobra, to jest to. Jakieś zabaweczki dla moich piesków. Takie świąteczne, ale słodkie. Dobra, bierzemy to. I jeszcze dla drugiego pieska coś muszę wziąć. Dobra, fajneczka dla drugiego psiaka. Bidony i takie na ciasteczka są, zobaczcie. Mega słodkie, biorę to. Patrzcie, jakie rurki. To tak na święta? No można to zaliczyć do świątecznego, myślę. Ile to kosztuje? 15 zł. Taki kubeczek, biorę go. Może jakąś świeczkę? Albo jakąś taką, takie pudełeczko. Na jakąś biżuterię na przykład, albo coś takiego. 25 zł? Tylko takie? Biorę. A tu jest też taki beżowy, taki, też ładny, 35 zł. Dobra, najwyżej będę później wybierać, żeby była mniejsza cena. Bańki, o, bańki bym chciała. Skuła się puchatka. I słuchajcie, wróciliśmy już z Teddy, to dzisiaj właśnie tam robiliśmy shopping. Nasze wyzwanie było takie, że mieliśmy 100 zł budżetu i 5 minut w sklepie. Dokładnie. Ja tak troszeczkę przedłużyłem, bo nie zdążyłem. W każdym razie. Ja o 3 zł przekroczyłam budżet. Ja trochę więcej. Ale muszę się tylko wytłumaczyć. Albo nie, to za chwilę cię wytłumaczę. Bo ja ci muszę powiedzieć w końcu, co robimy. No tak, ja chcę się dowiedzieć! Czy jesteś zadowolona z rzeczy, które kupiłaś? No tak. Podnieś na chwilę torbę. O nie! Tak. O nie, bo ty wiedziałeś! Dziś nagrywaliśmy zamianę koszykami! O nie! Więc wszystkie rzeczy, które kupiłaś, będą moje. Ale wydaje mi się, że mogą ci się spodobać. Dobra, to ja ci powiem, co ja zrobiłem. Szedłem na ten dział świąteczny i stwierdziłem, że rozumiem wszystkie najbardziej przypałowe rzeczy, jakie znalazłem. O nie! Ja już jestem ciekawa w takim razie. Ja zrobiłem sobie po prostu z siebie troszeczkę bekę, no. No dobrze, teraz mi trochę przykro, bo mówisz, że kupiłaś rzeczy, które chciałaś, no ale... Nie, no, przeżyję, ale to też są takie świąteczne. Okay. No wydaje mi się, że ci się spodobają. Tak? No. Dobra, ale fajnie, bo jesteś chyba pierwszą osobą, nie udało mi się utrzymać to w tajemnicy, że naprawdę nie wiedziałaś, co robimy. Ja właśnie w aucie się dowiedziałam, że już nagrywałaś taką serię i chciałam zobaczyć, co tam jest. Dobrze, nie. Ale nie miałam internetu. Całe szczęście. Boże, dziękuję wszystkim, którzy po prostu zabrali ci internet. Naprawdę. Dobra, to jak już jesteś gościem, możesz zacząć i wywołać pierwsze po jednej produkt rzeczy. Tak, a wy zostawcie łapkę w górę i wsparcie dla Julii. I wpadajcie też do Julki jutro na kanał. Tak, jutro. To będzie film ze mną. Całkiem ciekawy i smaczny, więc bądźcie. Dobra, to jest... To jest scrapbook. Aha. Ale wziąłem ci, bo się mieni w pomarańczowy. Ooo, będziesz zapisywać sobie filmy. Czułem się trochę jak fanka, która ci kupuje rzeczy na prezent, wiesz, na meet and greet. Tak, tak, tak jest. Ej, ale to fajnie właśnie do zapisywania. Przeleci się, nie? Te... Jakiś odcineczek, jaki nagrać, coś. Wszystkie plany na przyszły rok, myślę, że znajdą się właśnie tutaj. Widzisz? To nie był mój pomysł. To będzie tajemnicza książka, którą każdą żugajka będzie chciała dostać. I tak, co Julia zrobi w tym roku? Jakieś. Pamiętajcie, kto ją kupił. Pamiętajcie, kto ją kupił. No dobra, to ja wyjmuję pierwszą rzecz. Dobra. Wow! To jest taki kubeczek świąteczny. Ej, ale ładny, jest taki jak ze Starbucksa trochę. Tak, ja właśnie myślałam... Też byś chciał. O, to spodobało ci się? Myślałam, żeby właśnie na zimową herbatę. No, ej, naprawdę, takie... nie widziałem go nawet. Ja się zająłem takimi pierdółkami, że nawet nie widziałem takich rzeczy. Bo my w ogóle pobiegliśmy trochę też w inne strony sklepu. Tak, to prawda. Ej, super właśnie jest. Właśnie taki fajny do auta, tylko jestem ciekawa, czy na przykład jak zrobisz herbatę sobie w nim, to nie będzie mega gorące. No właśnie, trochę bym się obawiał tego. No. Ale wygląda naprawdę przepięknie. Nie spodziewałem się. To właśnie nie jest taki kiczowaty. 15 zł. Super opcja. No, bardzo no to fajnie. Nie, no to ja jednak poleciałem ostro. No właśnie, ja się cieszę, ale poleciałem ostro tam z zakupami. Dobrze. To jest super przydatne akurat. Super lizaki mniami. No ja jestem, powiem ci teraz, fanką tych takich wszystkich karmelowych rzeczy, bo jak robiłam ten kalendarz i testowałam wszystkie smaki, to po prostu tak się uzależniłam od takich. Mógłbym tutaj polecić, że wiecie, możecie kupić kalendarz, ale aktualnie jest wyprzedany, chociaż jak wy oglądacie, to możliwe, że wróci. Możliwe, że już więc będzie. Obczajcie. Ale serio, w ogóle gratuluję pomysłu, bo fajnie zrobić swój kalendarz. Ja próbowałem, ale mi nie wyszło. Ja właśnie początkowo mój pomysł był, żeby z czekoladkami zrobić, ale właśnie szukaliśmy różnych producentów i wpadła nam ta właśnie manufaktura z cukierkami. I Boże, zakochałam się, bo tam można własne wzory robić w ogóle. Słuchajcie, może dostanę, to przetestuję. No, właśnie miałam
miałam. Ale no cóż, wyślad, zdarza się. Dobra, ogarniemy. Wyślad. Także ej, to bardzo fajne. Jestem ciekawa tylko jak smakują, bo to jest takie... Ja już je testowałem, dobra. Są trochę miętowe, ale są dobre. No dobra, po co? Tak, nie jest źle. Dobra, wyciągam kolejną rzecz. Ej. Sumeczki. No. Z brokatem. Takie właśnie fajne, skojarzyło mi się trochę świątecznie, ale trochę też sylwestrowo sobie pomyślałam. Trochę tak, no. Ale taki twardy, to są takie nie na raz. No, takie macie tutaj czyścik też. No, nice. Na sylwestra mogą się przydać. Fajne. Raz na sylwestrową? Właśnie jeszcze nie wiem, jakie będę mieć plany, ale pewnie znowu wyjdzie tak, że będzie to w tym salonie właśnie impreza. No to będziesz więc miał. Więc idealnie, macie z grineczków, wszystko się zgadza. A ty dobry lubisz taku. Słomki, nie? Tak, no, ja generalnie jestem fanem. Metalowe słomki najbardziej, ale takie też lubię. Aby nie były papierowe, bo papierowe się po prostu rozmiękają. Tak, wszystko. Tak. Dobry zakup. Kurde, tak bardzo tutaj zniszczyłem ci plany, że to szok. Okej, to się przydaje. To się przyda, to na pewno się przyda. Zachowałem swój klimat różowo-niebieski. Tak, i tyle. Fajnie, przyda się, bo teraz się zbliża ten okres, kiedy trzeba będzie pakować już prezenty. Tak, będziesz mogła zapakować prezenty. Bardzo ładne. Moja rodzinka, jak to ogląda, to już wiecie, że prezenty w takich opakowaniach są ode mnie. Tak, dokładnie. Dobra. Ładne! A wiesz, że pytałem przy kasie i zastanawiałem się, czy tego nie wziąć, ale nie wziąłem. Wziąłem ja właśnie stałam przy kasie i wymieniłam sobie szybko. Okay. Tak, ładna kula śnieżna, śnieżynką w środku, z brokatem. Jak ładnie ale wygląda. Tak w ogóle bardzo dużo jest tego brokatu, jak no. Tak zrobisz na... O, ty tak. Jesteś wszystkiego ciekawy. Ja mu się po prostu podobają moje zakupy. W każdym razie ładne. To ma światełko. Tak? Tak! Tu jest napisane, że to jest LED. Nie no, ładne. Bardzo ładne. No, podoba mi się. Zazdroszczę. Mam już trzy rzeczy i wszystkie mi się podobają. Dobra, super. Let's go. Kubeczek. Fajny! Taki... Ten mi się podobał, taki jest jak z karczmy w zimę. Tak, bardzo też mi się ten kojarzy vibe. Z górami. No. Fajniusi, piękny. Dobra, to jest... To chyba jedyna dobra... ładna rzecz, którą wybrałem. Nie no, to się przyda, tak wiesz, przymrużyłem oka, ale dobra. To naprawdę fajne. No i pasuje ci do sweterka, teraz wszystko gra. Jest nieźle. Piesuń. Piaseczek. Czapeczko. Wiesz, co jest najlepsze? Miałem go i przy kasie go zostawiłem. Oh. I zmieniłem na coś innego, bo chciałem go wziąć. On jest taki bardzo leciutki w ogóle. Tak, no, w sensie nie jest taki super wow, ale jest słodki. Jest patrz, kolega. I jest czy ty musisz wszystkiego dotykać? No dobra, spoko. Ile ty kosztował? 10 zł. Nie no to jest jak źle. Dotyka, nie, to 10 zł fajne. Za taką ozdobę. Spoko. O! Zarobiste! A to wziąłem, bo musisz teraz tym siedzieć do końca odcinka, no jak właśnie tak chcę zrobić, tylko mogę to urwać? Tak. Wow! Nie no, outfit świąteczny zobacz, jest. Zobacz jakie ma, fajne. Dobra, dawaj. Co ciekawego tutaj wyjmiemy, uwaga. O, to dla pieska. Ale słodki. Patrz jaki śliczny. No w końcu dostajesz coś, co chciałeś. I jeszcze piszczy. Dobra, niestety nie mogę tego już trzymać, muszę to oddać, bo jak widzicie jest tutaj bitwa po prostu. Chcesz? Chcesz taką? Masz, tam leci. Ej, a to dobrze, bo chciałam wziąć dwie zabawki, bo myślałam, że no jak wezmę dla jednego pieska, no to tak średnio, więc chciałam wziąć dwie, ale nie starczyło mi budżetu. Właśnie, a ja też coś tam jest dla pieska, ale tylko dla jednego, bo nie starczyło mi budżetu. No. Nie, no, tak rzeczy dla piesków to drogie. No, drogie. O, o! Właśnie to. Ale to takie duże ci powiem, jak do mojego pieska. Nie, właśnie, ale nie było innych rozmiarów, była tylko M-ka. M-ka, no. Ale mam w domu taka takiego. Sukienka. Fajna. Oj, patrz, ma dziurkę nawet na smyczkę. Ma wszystko takie porządne. Lepszy sweterek nawet niż mój. Zobaczycie, jak Lilusia wygląda w tym na Instastory. Pokażę wam w dniu publikacji, wpadajcie. Bańki mydlane. Tak, zobaczyłam je i pomyślałam, dobra, muszę to wziąć. Muszę opakować. Jestem po prostu fanem takich rzeczy. Nie pamiętam, ja kiedy ostatnio puszczałem bańki. Byłam fanką tych zakrętek, bo tam tą kulką trzeba trafić. Nigdy w życiu tego nie robiłem. Uwaga. Trzyma się na dywanie. Okej, okay, fajnie. Spoko zakup. Jakby tak jest, bo jest. Ja tu czuję jakąś rurę. Aha, to jest jakieś opakowanie. O, kolejne lizaczki. Tak, po prostu były w innym kolorze niż czerwone i stwierdziłem, że wezmę, bo ciekawe. No, a te są takie mini, a te tak. Są też takie porządne. Te fajne są w ogóle, bo bardzo do strojenia domu. No, ja mam są... takie wersje XXL, ale są. No, ja mam właśnie mnóstwo takich w swoim domu rodzinnym, które po prostu wiszą na choince i to już są takie, wiesz, sprzed 10 lat. Też takie mam. Też takie mam w pudełkach z ozdobami, po prostu one leżą. Tak, i to jest cukierek, bo którego nie. Nikt... Nie je właśnie. No. Tylko po prostu wieszasz. Dobra. Ja już mam chyba ostatnią rzecz. Możliwe. Chyba tak. Mam skrzyneczkę. Storage box. Ja jestem fanką w ogóle. Ej, w ogóle bardzo ładna. Pudełek. Naprawdę bardzo ładna. Ja mogę całe zakupy. No ja właśnie tak od zrobiłam. Zapakować w to. Box z zakupami Julki. Sprzedam na OLX. Tak, to był koniec shoppingu, więc teraz robisz unboxing. Dobra, to uwaga. Tutaj kolejne rzeczy. Jestem ciekawy. Długopis? Przepiękne. Ej, ale fajne. Ja już ale ja... w życiu długopis jaki znalazłem, ale zobaczyłem to choinkę, mówię, to jest tak kiczowate, muszę to wziąć na no, aha, bo to się tu otwiera. Aaaa! Nie, no wiesz co, powiem ci tak, że u mnie w domu takie rzeczy się nie sprawdzają właśnie takiego powodu, że po prostu jestem obszczekiwana, że to ma zostać zdjęte natychmiastowo i pies się musi tym bawić. No cóż, on dzisiaj jest taki strasznie na wszystko się rzuca. On tak naprawdę nie robi. Zwyczaj ma w dupie, co ja wyjmuję z zakupów, a dzisiaj to po prostu szał. O, coś malutkiego. O! O, na
maszyni! Biżuteria, słuchaj, za 5 zł. Za 5 zł, mówię, nie? Biorę. No, to musi być na pewno super jakość. Na pewno, to będzie najlepsza jakość w ogóle. Ale słodziutka z tego, widzę, że tutaj tematycznie te laseczki karmelowe. Tak. Tutaj całe zakupy w tym stylu, no dobrze. Uwaga. Super opcja. Co to jest? To jest pieczątka w kształcie renifera, na przykład na prezent. Że możesz, wiesz, na papier dać czy cokolwiek. Aha! A to jest taka wycinka chyba. Tak? Że tu się wkłada. Ja myślałem, że to jest pieczątka. Nawet nie wiedziałem, co kupiłem. No! Hej, co on bardzo robisz? Chce to. Nie, jednak nie chce tego. No już sam nie wie, co on chce. On chce mnie. No proszę, weź sobie. Do widzenia. Nara. Nara. Dobrze, więc wycinka. Fajne. No nie mów, że nie fajne. No fajne, tylko... Patrz, możesz w swoim scrapbooku zrobić sobie stronę świąteczną, zrobić sobie tutaj wycinkę. Zróbmy to, trzeba przetestować. W ogóle kolor tego... Dobra, ten pomarańczowy nie jest zły, ale jak to się mieni, to wygląda to strasznie. No. Uwaga. Nie umiem. Ej, nie umiem tego. Strasznie na samo to idzie, dobra. Uwaga. I? No nie chcę to przejść! To daj, ja zrobię. Zrób to swoją męską ręką. Męską ręką i teraz pum i nie pójdzie. Dobra, uwaga. O! Poszło! Ej, ładne! Ładne! Tak nawet precyzyjnie to wycinam. No, powiem ci, że tak jak na przykład masz karteczkę taką, gdzie podpisujesz dla kogo prezent i tam fajne. Zrobisz ten prezent. Dobry pomysł. Dobra. Jednak przydatne. Przydatne. Dobra, i chyba ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz, ja wiem co to jest, znowu biżuteria. Tak. Ej, zarąbiste. Straszne są. Nie są, są straszne! Super! Nie są straszne, jakie zobaczenie, takie muszę to wziąć. Nie, ja uważam, że są mega kozackie. Takie, będziesz wyglądać jak prezent. No. Fajnie. Fajnie. Na Wigilię założysz. No, ej, naprawdę. Albo do świątecznych odcinków. Ciekawe, jak są bardzo trwałe, bo to jest chyba to takie... Jest, chyba, to jest totalnie jak ten papier prezent, taki, wiecie, na prezenty, gdzie przyklejacie. 5 zł. 5 zł, więc warto. Nie wiem, czy mi uszy od tego nie odpadną. Zrobił się pewnie czarne, ale to wiesz, nie szkodzi. Ale naprawdę fajne. To mi się autentycznie podoba. Ja bym naprawdę? Ja bym stwierdził, że totalny kicz. Myślałem, że powiesz takie... Ja jestem fanką kiczu. Okej, okay. Fajnie. Ty nie wiesz, to... Dopasowałem ci całkiem te zakupy. No to prawda. Ej, ale naprawdę mi się podobają. Mówiłeś, że aż ci było wstyd przy kasie. No bo przy kasie, jak biorę tą biżuterię i pani za mną stoi, taka w ogóle była cała odwalona i tak patrzy na mnie. A tak, oho. Nie. Naszyjnik może nie do końca, aczkolwiek... Kolczyki bardziej. Okej, okay, to ja myślałem, że właśnie naszyjnik bardziej, a kolczyki nie. Dobra, to teraz co ci się podoba najbardziej? Dobra. Faworyt zakupu. Kolczyki. Kolczyki, naprawdę? Kolczyki zdecydowanie. Jezu. Dobra, ja chyba bym wybrał kubek. No. On mi się na maksa podoba. Wygląda super, naprawdę wow. A, zapomniałem o zapowieszce. To też mi się podoba na maksa. I Blazik jest zadowolony. No tak, mi prezent dla Blazika. Proszę. No dobrze, fajne te nasze zakupy, powiem ci. Gdybym wiedziała, że jest to taki odcinek, to trochę inaczej by się on potoczył, słuchajcie. O to aczkolwiek, właśnie w tym chodziło. Aczkolwiek i tak uważam, że spasowałam, no bo wiesz, jak kupowała ci kolczyki w ogóle jakieś... Tak, to prawda, aczkolwiek byłem ciekawy, co wybierzesz, ale wybrałaś bardzo uniwersalne rzeczy. Tak, te bańki jest plus jeden do prezentu. Tak. No dobrze, moi drodzy, także tyle na dziś, mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w kolejnym świątecznym odcinku. Do zobaczenia! Bye.